czas, który, od którego zaczęły się właśnie te nieporozumienia i te niesnaski, te nękania, gnębienia członkini byłej koła Soku 71 w Rypinie, zaczęły się wyraźnie rysować dopiero od chwili, kiedy koleżanka strzeliła pierwszego w historii tego koła jelenia byka. Dokonała tego odstrzału zgodnie z literą prawa. Koledzy myśliwi, członkowie koła, po prostu z zazdrości nie mogli się powstrzymać, że ona jako bardzo młody myśliwy dokonała takiego czynu. Ten jeleń ją wybrał, bo odstrzały miało więcej kolegów. Ona pełniąc dyżur przy polu kukurydzy rano spotkała się właśnie z tym jeleniem bykiem, którego ustrzeliła. Zaczęły się w kole różnego typu dochodzenia, podejrzenia, że ten byk został pozyskany nieprawnie z nielegalnej broni, która została użyczona. Dokumentów, jakie miałem okazję oglądać, wynika, że na jakiejś maszynie do pisania został zredagowany donos w roku bodajże 2009, że koleżanka Ania, bo o niej właśnie rozmawiamy, nie posiadała pozwolenia na broń kulową, a mimo to użyła broni kulowej. Czy na ten temat były prowadzone przez policję jakieś postępowania? Bardziej przez rzecznika okręgowego przy Okręgowej Radzie we Włocławku, zastępcę pana Jana Gontarka i przez zarząd okręgowy w osobie okręgowego rzecznika, okręgowego łowczego Grzegorza Wiśniewskiego. To pismo, ten donos anonimowy, który był pisany jako maszynopis, napisała go osoba, która użyła maszyny do pisania policyjnej. To znaczy policyjnej w sensie takim, że zarejestrowanej... Zarejestrowanej na policji. Ale zarejestrowanej na policji jako wyposażenie komisariatu, tak? Tak. Było jeszcze kilka takich pisanych tych maszynopisów, gdzie sugerowano nieprawdę, bo te wszystkie donosy były sprawdzane przez zarząd okręgowy, przez rzecznika. Nic się nie potwierdziło. Było to sprawdzane przez policję, przez komisariat policji, powiatową policję w Rypinie i powiatową policję w Brodnicy, przez prokuraturę w Brodnicy. Treścią tego doniesienia było, że w tej chwili już świętej pamięci Anna, tak, nie posiadając pozwolenia na broń kulową, tak, użyła takiej broni do odstrzelenia tego jelenia. Zarówno rzecznik dyscyplinarny, jak i policja powinna wiedzieć, że już w tamtym czasie, czyli w tym roku 2009, tak, nie było odróżniania broni śrutowej, kulowej, tylko decyzja opiewała na broń myśliwską. Czy Anna miała pozwolenie na broń myśliwską, decyzję administracyjną komendanta wojewódzkiego policji na broń myśliwską, czy było tam rozróżnione, że może mieć tylko śrutową? Komenda wojewódzka wszczęła dochodzenie i powiadomiła komendę w Rypinie, że nie ma podstaw do wszczynania śledztwa ze względu na to, że Anna posiada zezwolenie wydane przez komendanta wojewódzkiego w Bydgoszczy na 5 jednostek broni. Zarówno kulowej, jak i śrutowej. To pismo z Komendy Powiatowej w Rypinie zostało przekazane do rzecznika dyscyplinarnego do Włocławka. Rzecznik dyscyplinarny nadal prowadził, pomimo że miał wiedzę. Jak długo sprawą zajmował się rzecznik dyscyplinarny? Rzecznik dyscyplinarny zajmował się sprawą, wysyłał wezwania, zwracając się o dostarczenie dokumentów, które nie miały obowiązku temu rzecznikowi przedstawiać, bo to były dokumenty związane z posiadaniem broni palnej.
na którą wydał decyzję organ państwowy, czyli Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy. I rzecznik nie miał takiego prawa, żeby zajmować się tymi przepisami. Jedynie mógł, mając pismo Komendy Wojewódzkiej, i odstąpić, bo było wszystko legalne. W pewnym momencie zostało opisane w piśmie przez przewodniczącego zarządu okręgowego, że pod względem łowieckim wszystko z literą prawa i z przepisami, z etyką łowiecką, zostało to wykonane. Także pod względem przepisów łowieckich nie było żadnego uszczerbku, a pod względem przepisów o broni i amunicji Komenda Wojewódzka wydała oświadczenie, że też nie ma podstaw. Rzecznik nadal prowadził to dochodzenie. Wzywał, nękał, po prostu wysyłał wezwania w takich terminach, że prowadząc wspólnie z Anną Mazanowską działalność gospodarczą, mieliśmy zamykać firmę i jechać, przedstawić się rzecznikowi i powiedzieć, że wszystko to, co mieliśmy do powiedzenia, już powiedzieliśmy. To trwało w sumie ponad 4 lata. Anka przeżyła to bardzo. Była taka uchwała podjęta przez walne zgromadzenie koła Sokół 71 w Rypinie, że jeżeli toczy się jakieś postępowanie wyjaśniające czy dyscyplinarne, to zarząd ma prawo odmówić wydania upoważnienia do polowania indywidualnego. I dokąd ten rzecznik prowadził to postępowanie, tak zarząd koła nie wydawał jej pozwoleń na polowanie indywidualne. Tak. Zwracała się kilkakrotnie do zarządu koła na piśmie, osobiście, o wydanie takiego upoważnienia. Łowczy, który wypisywał, lub prezes, który się wypowiadał w tym temacie, odpowiadał, że nie, bo nie. Nie dostanie. I do chwili śmierci takiego upoważnienia nie otrzymała. Pomimo to, że była pełnoprawnym członkiem, zapłaciła wszystkie składki na PZTU do koła, zapłaciła kary nałożone przez zarząd koła, które są niezgodne z prawem łowieckim. No, znaczy jakie kary? Za niewykonanie dyżurów, za niewykonanie prac obowiązkowych, jakichś tam społecznych, które narzucał zarząd koła, otrzymanie upoważnienia na kaczki, na które w ogóle nie polowała, nie pozyskiwała, a została obciążona przez zarząd koła. Czyli mówiąc krótko, zarząd bardzo gorliwie i skrupulatnie egzekwował wszelkie należności według zarządu należne do koła, tak. Natomiast dla jakiegoś widzimisię praw jej jako członka nie realizował, nie. Na przykład uniemożliwiając wykonywanie tak. polowania. Tak. Czyli miała być tylko robotnikiem, tak. niewolnikiem, natomiast w jej stronę, jak gdyby zdaniem zarządu, nic się nie należało. Czy tak to rozumieć? Tak to było, panie redaktorze. A co się stało? Była jakaś taka historia z niezapłaconym dzikiem, że pozyskała dzika, nie zapłaciła. Na którymś polowaniu indywidualnym Anka odstrzeliła. Uchwała walnego zgromadzenia mówiła, że należy uregulować ryczał 100 zł za pozyskanego dzika w ciągu 14 dni. Odbywało się polowanie zbiorowe w miejscowości Warpalice. 13 dnia przed terminem Anka poprosiła mnie, żebym w jej imieniu przekazał 100 zł i protokół podpisany przez podłowczego z przeprowadzonej wagi tego dzika. Ważenia dzika. Tak. Więc udałem się na to zbiórkę z kolegą Wysockim świętej pamięci i w obecności mojego brata Andrzeja Sadowskiego przekazałem te pieniądze skarbnikowi Januszowi Ciemieckiemu, skarbnikowi koła. Skarbnik przyjął te pieniądze, zastrzegając, że nie ma przy sobie kwitariusza i nie może wypisać poświadczenia. Ale to jest praktyka w wielu kołach. Tak, postępowania żadnego nagannego, bo to jest praktykowane w tych kołach, w których jestem członkiem i w innych kołach nawet, gdzie występowałem jako gość i wszelkie należności płaciło się na słowo honoru tak zwane, bo każdy członek myśliwy powinien mieć swój honor. I 100 zł nie było taką kwotą, żeby było się można połaszczyć. Te 100 zł ten skarbnik przyjął. Jeszcze to było zawinięte w ten protokół dotyczący nazwiska i zwierzyny, za którą było to zapłacone. Ten protokół Oględzin. Oględzin, tak. Był to wszystko owinięte. Także te 100 zł nie mógł do niczego innego przypisać, tylko właśnie do opłaty za tą tuszę tego dzika.
I płacili jeszcze inni tam też jakieś zobowiązania. Kwitariuszów nie wystawiał, kasa przyjęła. Po jakimś czasie, jeszcze będąc na tej zbiórce, łowczy zaproponował, że trzeba dopłacić jeszcze do członkostwa po 30 zł, bo taka uchwała niby była podjęta, że składkę podniesiono, chociaż to było niezgodnie z prawem, ale po te 30 zł na rzecz koła każdy tam chętnie zapłacił. Ja zapłaciłem też 30 zł za siebie, 30 zł za Ankę i rozpoczęło się polowanie. Było pod warunkiem, że jak te 30 zł nie zapłacimy, to nie dopuści łowczy do polowania. Rozpoczęło się polowanie, wszystko było w porządku. Po pewnym czasie do skrzynki zostały wrzucone dwie koperty. W jednej kopercie znajdowały się pokwitowanie za po 30 zł dla Anki i dla mnie za dopłatę do członkostwa, składki członkowskiej. W drugiej kopercie polecenie zapłaty za dzika na konto. Znaczy wezwanie. Wezwanie do zapłaty, wezwanie polecenie przelewu. To, które mamy przed sobą. Tak, które te, no, po prostu chodziło o podwójną zapłatę, bo jedną zapłatę skarbnik otrzymał, a wystawił kwitariusz, że chce drugą zapłatę za tego dzika. I to było polecenie przelewem na konto koła zapłacić miała w terminie. Więc obruszyłem się. Anka spojrzała na mnie, mówi, no przekazałeś te 100 zł? No mówię, no wybacz, no jak mogłem nie przekazać? Są świadkowie, którzy byli ze mną i którzy widzieli, potwierdzili, że takie pieniądze ja przekazałem. I za tego dzika zostało uregulowane. No ale jej nie dawało spokoju, mówi, no weź to wyjaśnij. No i ja w obecności właśnie tego kolegi i Anki przedzwoniłem do skarbnika, mówiąc, słuchaj, ty się nie pomyliłeś, bo przecież te 100 zł ja na zbiórce dałem i ten dzik jest uregulowany, za którego dzika ty chcesz jeszcze 100 zł? Więc on się obruszył, mówi, że on nie będzie ze mną rozmawiał, bo ta sprawa nie dotyczy mnie i ja nie jestem stroną w tej sprawie, tylko jest skanka i ma zapłacić zgodnie z tym tym rachunkiem, który jest w koperce. Mówię, no to co, ma drugi raz zapłacić ci za tego dzika? Ja nie będę z tobą rozmawiał, wyłączył się. Przedzwoniła Anka do niego, panie Ciemiecki, dlaczego pan w ten sposób postępuje, skoro za dzika? Masz zapłacić zgodnie z tym, co otrzymałaś. Nie było rozmowy. Tak jakby pomówiony o to, że te 100 zł nie dodałem. 100 zł. Tak. Dając mu tylko pustą kartkę. Oczywiście. Protokół oględzin. Więc jeszcze raz przedzwoniłem do niego, mówię, słuchaj kolego, sprawa jest naprawdę, mówię, poważna. Jeżeli się nie, mówię, przyznajesz do tego, mówię, że te 100 zł, mówię, ja ci w obecności świadków przekazałem, więc mówię, zgłaszam to do prokuratury. Nie pamiętam, jaki był odzew, była cisza, więc napisałem doniesienie do prokuratury. Świadkowie się podpisali, opisali całą sytuację, kiedy te pieniądze przekazane były. Anka te drugie 100 zł nie zapłaciła, bo przecież drugi raz... Znaczy na tym wezwaniu. Na tym wezwaniu. Nie zapłaciła, bo przecież drugi raz nie powinna tego zrobić. Więc sprawa poszła do prokuratury. Prokuratura przekazała to do policji, policja zrobiła postępowanie i w trakcie tego postępowania pan Ciemiecki przyznał się, że te 100 zł wziął, przeprosił, powiedział, że więcej nie będzie tego robił i zostały przekazane te akta do sądu i sąd nakazowy wyznaczył grzywnę z 300 zł panu Ciemieckiemu i to zostało wyrokiem nakazowym, takie orzeczenie na panu Ciemieckim uprawomocniło się. I pan Ciemiecki został ukarany. W międzyczasie jeszcze poprosili Ankę na posiedzenie zarządu koła w sprawie niezapłacenia za dzik. Mimo, że ten się przyznał, że tak, pieniądze przyjął. Tak. Na tym posiedzeniu zarządu no, Anka powiedziała, ze względu na to, że tam nie miała żadnych przyjaciół, tylko wrogów, no i po prostu nie poszła na te posiedzenie zarządu, bo z jakiej racji miała iść, skoro uważała sprawę za uregulowaną. Więc dostała pisemnie upomnienie chyba, czy nagane, z pisaniem do akt. Za niestawienie. Za niezapłacenie. Więc napisała odwołanie do zarządu okręgowego. Zarząd okręgowy po analizie tych dokumentów uchylił
tą karę, przesłał do Anki i do zarządu, że uchyla tą karę. Oni odwołali się jeszcze do Okręgowej Rady Łowieckiej. Okręgowa Rada podtrzymała decyzję zarządu okręgowego. Sprawa niby została wyjaśniona. Ale od tego czasu znowu się zaczęły niesnaski, znowu groźby, że zostanie wyrzucona, tak jak został wyrzucony Andrzej Sadowski. Też zapłacił, a za niezapłacenie Dzika został wyrzucony. Zaczęła się korespondencja między zarządem koła, między zarządem okręgowym. Krzywda ją spotkała z ramienia organów okręgowych, teraz z ramienia organów koła. Pomimo to, że uchwała walnego zgromadzenia wyraźnie mówiła, jak ma się zachować, ona to zrobiła zgodnie z literą prawa, znowu to wszystko się zrzuciło na nią i zaczęło to ją pognębiać. Ze względu na to, że dochodziły właśnie takie tam pogróżki, zdecydowała się na skierowanie sprawy do Sądu Powszechnego. Z artykułu 212 wynajęła adwokata, znowu poniosła koszty i sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego Dobrodnicy. Chodziło o to, że, że została pomówiona o niezapłacenie za Dzika. Tak. Teraz wyszło tak, że Sąd Okręgowy na kilku rozprawach stwierdził, że skarbnik koła jest niewinien. Winą obarczył Ankę i kosztami postępowania sądowego i zwrot kosztów pozwanego. Sąd Okręgowy w Toruniu po wyznaczeniu rozprawy, na którą pojechaliśmy, stwierdził, że rażące naruszenie przepisów, że sąd w ogóle nie wziął pod uwagę pewnych argumentów w tej sprawie i uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy. Czyli można powiedzieć, że pani Anna jak gdyby no już była na dobrej drodze. Tak, była na dobrej drodze. Domek Myśliwski znajduje się na sąsiedniej posesji. Różne tam słuchy, jak były uchylone okna, to było słychać rozmowy. Drwiny, nie dostawała odstrzału, była, nawet ma na dyktafonie nagraną rozmowę z osobą, która wypełniała te upoważnienia, że przyszła po upoważnienie. Odpowiedział jej, że ona upoważnienia nie dostanie. Pytał się, dlaczego nie? Dlaczego nie? Więc powiedzieli, nie, bo nie. Inne osoby otrzymywały, ona nie. Znając jeszcze kolegów z dawnych czasów, którzy korzystali właśnie tutaj z gościnności Anki, wszyscy, kto znał, co nie polujesz, czemu nie polujesz, takie rozmowy były, my jedziemy na polowanie, czemu nie jedziesz? No, tłumaczyła, że no, zarząd mi nie daje upoważnień, to nie mogę jechać. No to głupie uśmieszki, nikt się za nią nie wstawił. Została sama z sobą i ze swoimi problemami. A tu jeszcze jakieś były historie, że w tym lokalu, w którym ona pracowała i przebywała od świtu do zmroku, wybijano okna. Tak. Czy te chuligańskie, uprzykrzające wybijanie szyb, tak, można wiązać ze środowiskiem myśliwskim? Tak. Myśliwskim. Tak. Tak, żeby po prostu nękać, gnębić. Nie wiem dlaczego, bo jeżeli chodzi o moją osobę, to ja jestem gruboskórny, jestem mężczyzną i ja może też odczuwałem to, ale nie pokazywałem, mnie to tak nie dręczyło jak taką drobną osobę i kobietę, jedyną członkinię tego koła. Za co tak miała być szykanowana? Po prostu za to chyba, że nie jadła z ręki zarządowi koła osobą. Bo ciągłe wzywania, ciągłe nękania, ciągłe na walnych zgromadzeniach nakazy ustne i pisemne w stosunku do niej, że miała się podstosować pod ich kaprysy. Wszystko się kumulowało w niej i po prostu w tej chwili w oczekiwaniu na rozprawę tą sądową, gdzie miała już przysądzone koszty, zwrot kosztów sądowych i ale to zostało uchylone. Uchylone, ale czekała następna sprawa, bo to było do ponownego rozpatrzenia też przez sąd właśnie rejonowy w Brodnicy. Czyli w tej chwili jak gdyby ten nowy termin ponownego rozpatrzenia jeszcze nie jest wyznaczony. Jeszcze nie jest wyznaczony i po prostu cały czas się bała, że no i takie słuchy dochodziły, że ten sąd i tak jej po prostu nie uzna tego, tylko po ponownym rozpatrzeniu znowu uniewinni tego skarbnika ze względu na to, że to jest farmer, który posiada, tak jak zeznał, milionowy majątek i będzie go stać na to, żeby się wybronił.
i po prostu ma nie zaczynać z nieodpowiednimi ludźmi, bo jest za słaba. Czy przed tym desperackim krokiem zostawiła jakiś list pożegnalny, wysyłała SMS-y? Ze względu, że ja byłem tylko jedyną osobą, która była w stanie ją bronić i podtrzymywać na duchu i po prostu w tych chwilach takich załamania dać otuchę, to pozostawiła list, w którym prawdopodobnie przepraszała mnie za to, że nie potrafiła wytrzymać do końca tych wyjaśnień tej sprawy. Słowami takimi napisała, że Marek, przepraszam cię za wszystko. Te słowa jak pan odbiera? Jako przeproszenie za co, skoro nie miała za co? Odbieram w ten sposób, że ona mnie po prostu przepraszała za to, że nie była w stanie dalej już wytrzymać tego wszystkiego. I dalej walczyć. I walczyć dalej, bo to wszystko... O swoją godność. Tak, o godność. Myśliwego, kobiety. Tak. Będąc członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jej dobroć, jej przyjaźń w stosunku do innych kolegów, po prostu taka solidarna i oddana na rzecz kolegów, że nie przeszła obok, żeby coś nie pomóc, względnie czymś nie poczęstować. Robiła nam gorące posiłki. Robiła nam herbatę, jak byliśmy zmarznięci po polowaniach. Można było to odebrać, no po prostu taka inicjatywa u niej się zalęgła. I to nieodpłatnie. Były i po prostu te poczęstunki były też i płacone z koła. Jeżeli to już przekraczało fundusz, jej, ale większość od niej od serca. Od niej, czystego po prostu serca. Dla kolegów. Jako dla kolegów. Dla kolegów. A czy na polowaniach to była jakaś taka zachłanna na sukces, pędząca za ilością pozyskania? Nie, no wręcz przeciwnie. Kiedy oddawała strzał, to musiała być naprawdę zwierzyna wyszukana. Jej sukcesem było pierwsze strzelenie jelenia w tym kole, za którego poniosła dość przykre konsekwencje, no to... konsekwencje, które niesłusznie nawet jej się za to należały. A czy pan miał jakieś nieprzyjemne doświadczenia z tym zarządem koła? To w tym kole były tylko 4 osoby, które po prostu zarząd nienawidził. Byłem strażnikiem w tym kole. To bardzo długi okres czasu. Nie miałem żadnych zatargów z członkami koła. Dopóki nie zmienił się zarząd koła. Jak nastąpiła zmiana zarządu koła, dopiero się zaczęły podjazdy. Nie wiem to dlaczego. Nie wiem to z jakich przyczyn, bo przecież koledzy mnie znają, że nie miałem żadnych konfliktów do tej pory, z żadnym myśliwym. Dlaczego to mnie spotkało, to sam się zastanawiałem do dzisiejszego dnia. Ale co? Zostałem w pewnym momencie wyrzucony z koła. Nie wiem dlaczego. Za co? Za to, że strzeliłem dzika. No dobrze, no strzeli, ale co, bez odstrzału tak zwanego? Nie. To było na polowaniu zbiorowym. I mieliście do dzików strzelać. Miałem do tego czyste prawo, jako myśliwy. Jasne. Strzeliłem tego dzika, no i zostało to po prostu jak sól w oku zarządowi. A tak mało dzików w kole jest strzelane na zbiorowe? Nie, no w tym akurat miocie było kilkanaście dzików, bo tych strzałów było bardzo dużo. W tym okresie padły 3 dziki. No mój był akurat największy. No miał gdzieś około 100 kg. Czyli co, jak on był po prostu za atrakcyjny. Za atrakcyjny, jak na, tak. Szarego, jak na szeregowego członka przystało, za atrakcyjny, rzeczywiście. I to wywołało jakąś taką zawiść? Tak. Ten dzik był po skończeniu polowania na pokoty. Z tego powinien, w tym samym dniu, z tego powinien być zrobiony protokół, otrzymać zezwolenie na przewiezienie tego dzika
do siebie do domu, no bo przecież takie dokumenty trzeba wystawić. I to wystawiał... Świadectwo pochodzenia. Świadectwo pochodzenia. To powinien wystawić prowadzący polowanie. Względnie u nas się tak odbywało, że to pisał skarbnik. Ja takiego dokumentu nie otrzymałem. Nie wiedziałem, ile mam zapłacić za tego dzika. Czy mam zapłacić ryczałtowo 100 zł, jak to było brane, czy za wagę tego dzika. No i co oni zrobili dalej z tym? Nie dostałem żadnego dokumentu. Po jakimś czasie przyszło wezwanie, że mam płacić za dzika. No ale nie wiem ile. Pytam się łowczego koła, słuchaj kolego, ile ten dzik, czy za wagę mam płacić, czy ryczałtem mam płacić, masz zapłacić ryczałtem. Wyznaczono mi termin 7 dni i w ciągu 7 dni zapłaciłem. Okazało się, że to co wpłaciłem, bo mam na to dokument, bo zostało to przelewem wpłacone, jest dokument bankowy. Za parę dni otrzymałem po prostu skreślony z listy członków po paru dniach. Umotywowanie tego było, że nie wpłaciłem 100 zł za dzika w terminie. I więcej nic. Nie wiedziałem, gdzie się mam odwołać, bo nie było żadnej adnotacji na tym. Pouczenia nie było. Gdzie, do kogo mam się odwołać, jeżeli to jest niesprawiedliwe. Napisałem odwołanie do okręgowego zarządu. Co zarząd okręgowy zrobił? Zarząd okręgowy po przeczytaniu tego mojego zażalenia odpisał, żebym się zwrócił do przewodniczącego komisji rewizyjnej, aby sprawdził tą całą sprawę, jak rzeczywiście jest. Przewodniczący komisji koła dokonał kontroli i dokonał sprawdzenia całego. I napisał protokół z tej kontroli, że niesłusznie zostałem wydalony z koła. Nie było żadnych podstaw, bo to, co miałem wpłacić, wpłaciłem w terminie. I cała sprawa powinna się skończyć na tym. I na tej podstawie zarząd okręgowy to uchylił. Nie otrzymywałem właśnie tego zielonego papierka zezwalającego na bytność w terenie. No to jak to się czuje myśliwy, kiedy ponad 30 lat byłem w tym kole i jestem w tym kole. Jestem hodowcą psów myśliwskich. Mam młode psy. Nie mogłem po prostu te psy układać. Nie tylko mnie zrobiono krzywdę, ale zrobiono i tym psom, którą chowałem. I to są psy rasowe, nie są żadnymi jakimiś tam psami o nieznanym pochodzeniu. To jest właśnie zapłata za dobroć naszych kolegów. Za nic zostałem wyrzucony z koła. Za nic. To znaczy próbowano wyrzucić. Chwała Bogu, że bezskutecznie, że ktoś jednak puknął się w czoło i doszedł do wniosku, że tego typu numery może pora już wreszcie przerwać. Ten dystans pomiędzy zarządem a moją osobą istnieje. Taki wybudowany mur niewidoczny, ale istnieje. Stanisław Pawluk, Łowiecki Dziennik Myśliwych. Panie łowczy, czy mógłby mi panu udostępnić numer do prezesa koła? O, ja teraz jestem w takim miejscu, że musiał wejść w pamięć. Ja nie umiem ten kontakt tam wyjść, to może tyle. Rozumiem. Chciałem porozmawiać o sytuacji w kole. Czy mógłby mi pan udzielić kilku odpowiedzi na pytania? No, ale na pewno nie teraz. Tak? Ja jestem w terenie, wie pan, i akurat jeżdżę tutaj samochodem. A nie może pan na chwilę stanąć? Ja powiem tak, chcę panom dać możliwość wypowiedzi do kamery. Ja jestem teraz w Rypinie. Ale nie ma, ja jestem w terenie. To ja dojadę do pana. Nie znajdzie mnie pan. Poda mi pan lokalizację, ja pana znajdę. Teraz, no. A kiedy? Proszę? A kiedy? Ale o czym pan chce rozmawiać? No chcę rozmawiać, proszę pana, o sytuacji w kole. Na przykład o tym, jak dane były doniesienia na przykład na panią Annę. O tym, jak rozwijała się historia o te dziki, które były podobno zapłacone, a wyście ponownie obciążali, ciągali. No na te tematy chcę rozmawiać. Raczej to odwrotnie było. Mogę panu w skrócie powiedzieć? No. Osoba pisała. No to on chce od siebie odsunąć uwagę, że koło się przyczyniło, nie?
A pan się zasięgnie pan sobie informacji w prokuraturze w ogóle w tej sprawie? No na pewno to zrobię. No. Ja się na ten temat nie będę wypowiadał, wie pan, pan z prezesem porozmawia na ten temat. No właśnie, nie chce mi pan dać telefonu, to jak to zrobię? Ale nie teraz, no co pan mnie tutaj nalegasz pan tak za mnie tutaj? Mówię panu, że jestem zajęty, jestem w terenie, a pan wymusza pan na mnie, żebym ja panu nie. Wszystko robi. To bardzo proszę, wyświetlił się panu mój numer, niech mi pan wyśle z SMS-em. Niedziela, wie pan, nie teraz to głowy zawracam. No. Jasne, śmierć koleżanki w kole, to można se głowy nie zawracać. Dobrze. No właśnie chciałem o to zapytać, co to was obchodzi. No właśnie. Pan się zapyta tej osoby, która mieszkała. To może więcej mi pan coś powie ze dwa zdania. Ja panu przez telefon nie będę tu się wysilał, panu podam numer telefonu do prezesa. Bardzo proszę, dobrze. To ja czekam na numer do prezesa. Dziękuję bardzo. No, na razie. Do widzenia.